Jest metoda, którą nikt nie nazwie metodą, bo nie da się jej zweryfikować w odniesieniu do narzędzi, jakie oferuje ten świat. Jest metoda, która jest tak całkowicie niepraktyczna, że nie da się jej zaprzeczyć, bo nie ma się o co oprzeć. Nie ma o co oprzeć argumentu przeciw. Bo metoda ta nie może zdobyć się na żaden argument, który byłby zrozumiany przez ten świat. Argument za. A więc niemożliwe jest zaprzeczenie tej metodzie. Tak też jest całkowicie pewne, że ją przeoczysz. A na tym polega mój sposób, by się na niej zatrzymać. Zatrzymać się na kompletnym przeoczeniu. By wzbudzić zdziwienie, niesmak, irytację i lekkie zachwianie u tych, którzy może na to spojrzą. A spojrzą, bo jest to całkowity kontrast, by budować coś widzialnego w przestrzeni, która jest z natury przeaczana przez osoby, przez świadomość, która czuje się oddzielona. A czuje się oddzielona, bo inaczej nie rozumiałaby tych słów, nie widziałaby tego filmiku. Nie byłoby ciebie takiego, jakim się określasz, gdyby nie opór. Bo twoja tożsamość jest oporem. I to przeaczasz. To przeaczasz i wychodzisz z założenia, że jest jak jest, więc próbujesz przetrwać. A przetrwanie jest szukaniem sposobów na współgranie z całością, jak gdybyś był oddzielony. I tu zrównuje się cała nasza technologia i materializm z dążeniami duchowymi, z medytacją, z jogą, z sztuką kundalini i całym ezoterycznym bazarem. A więc czym jest to przeoczenie? Jest paradoksem, bo skupisz się na nim tylko w momencie, gdy nie będziesz już niczego chciał wyodrębnić. Twoje życie jest jak oglądanie jednego liścia. Oglądasz jeden liść. Analizujesz płatki róży. Nie dostrzegając, że róża jest tak jak świadomość. Tak jak słowo samochód. Ty masz samochód. Gdy wymontujesz koło, będzie wciąż samochodem? Może być. Zdemontujesz wszystkie koła, wciąż możesz stwierdzić, że to samochód. Zdemontujesz szyby, zdemontujesz silnik, karoserię
i zaczynają się różne zdania, różne opinie. Summa summarum, samochód powstał na wskutek złożenia czegoś. Tak też twoja świadomość powstaje na skutek interferencji, czyli nałożenia się twoich fal oporu wobec rzeczywistości. Tego nie da się ująć, bo nawet mówiąc rzeczywistość, pojawia się w tobie koncepcja tego, w czym przebywasz. Czym jesteś, co doświadczasz. Ciągle pojawiają się koncepcje, które są ograniczone, wydzielone. I w tym oddzieleniu powstaje cała warunkowość, warunki, relacje, założenia. Cała idea przyczyny i skutku, jaką operujesz, fizyka newtonowska. A to, o czym mówię, a co przeaczasz teraz i w każdej chwili twojego życia, to, o czym mówię, dokładnie, to jest całkowita bezwarunkowość. Jednak spójrz na to, że nie ma nic bardziej warunkowego niż całkowita bezwarunkowość, niż bezwarunkowa miłość. Być może już zauważysz, że właśnie chodzimy w tej weftę po krawędzi. Po krawędzi, bo dalej się nie da iść za pomocą koncepcji. Możemy sobie tak wędrować właśnie po tej krawędzi i tak powoli, pojedynczo, co chwilę ktoś będzie spadał w tę przestrzeń nienazwaną. I żaden warunek na to nie wpłynie. Tak jak treść snu nie ma znaczenia po przebudzeniu. Choć wydaje się, że emocje jeszcze chwilowo trwają. Dlatego dążymy do tego, żebyś się przebudził jak najbardziej delikatnie. A więc twój sen by odzwierciedlał światło, które pojawia się po otworzeniu oczu. Światło radości i miłości, która wyrasta. Światło, które wyrasta w tej nienazwanej przestrzeni, w przebaczeniu, w nieosądzaniu. To jest najprostsza idea, jaką może ci ktoś przedstawić, dlatego ją przeaczasz. I przeoczenie jest wręcz naturą tego, co istotne.